tym wydaniu kroniki proponujemy. 13. sesja Rady Powiatu przebiegała sprawnie i bez niespodzianek. Jedna rocznica, a dwie msze w kolegiacie świętego Mikołaja. Dawni działacze koneckiej opozycji podzieleni. W miniony poniedziałek koneccy radni powiatowi obradowali na kolejnej 13. już w tej kadencji sesji, ale ta 13. wcale nie okazała się pechowa. Obrady przebiegały sprawnie, w iście ekspresowym tempie. Po przyjęciu porządku obrad starosta Bogdan Soboń przedstawił informację o pracy zarządu pomiędzy sesjami. Uwag i zapytań radni nie zgłosili. Także bez dyskusji przyjęte zostały prawie jednogłośnie dwa projekty uchwał. Dotyczyły one zmian w prognozie finansowej powiatu na lata 2011-2019 oraz w budżecie powiatu na rok bieżący. Następnie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Krawczyk przedstawił informację o stanie bezrobocia na terenie powiatu. Wynikało z niej, że nadal powiat konecki jest w czołówce pod tym względem w województwie świętokrzyskim. Niepokojąco także wzrosła liczba osób bez pracy wśród młodych ludzi naszego powiatu. Ponieważ nie było interpelacji i zapytań ze strony radnych, po złożonych przez przewodniczącego rady życzeniach świątecznych, sesja zakończyła się po niespełna godzinie obrad. Tradycyjnie w galerii u starosty odbyło się otwarcie kolejnej wystawy. Tym razem poświęcona ona była dwóm znaczącym postaciom posiadającym związki z ziemią świętokrzyską. Pierwsza z nich to Maria Curie Skłodowska. A tytuł ekspozycji – Śladami rodziny Marii Skłodowskiej-Curie w Świętokrzyskiem. Druga natomiast – Stanisław Staszic, założyciel Akademii Górniczej w Kielcach. Wystawę można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach pracy starostwa. Z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w kolegiacie świętego Mikołaja odprawione zostały dwie msze święte za ojczyznę. Pierwsza zamówiona przez grupę byłych opozycjonistów z panem Andrzejem Poterałą i druga zamówiona przez konecką delegaturę Solidarności. W tej drugiej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu ze starostą Bogdanem Soboniem i miasta z burmistrzem Michałem Cichockim. We mszy wzięły także udział poczty sztandarowe, m.in. byłych żołnierzy Armii Krajowej, Solidarności, Prawa i Sprawiedliwości oraz koneckich szkół. Homilię wygłosił ksiądz dziekan Andrzej Zapart, który przypomniał tamten niechlubny czas i ofiary, jakie poniosło społeczeństwo, aby można było żyć i cieszyć się wolnością i demokracją.